Co robiłam kiedyś? Stary, muszę ci coś powiedzieć. Okej. Bo ja cię znam. Kapralu, do zobaczenia. Kapralu, trzeba wam czegoś? Sierżancie. Kapralu, na razie. Snajper na drodze, o cholera. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Federalni byli jak łoczące dzieci, przyssane do piersi nas, podatników. Ale choć są głupi, nie wolno nam lekceważyć. Musicie wiedzieć, że największe szyby... Ktoś z nas ich oberwał! Aż wirusy... Nie ocalili głodnych ani swoich cennych wyborców. Wiecie, dlaczego tak naprawdę są u władzy? Ocalili elity. Mężczyzn i kobiety, którzy mieli układy. A teraz siedzą pod ziemią i pewnie piją sobie szampana, czekając, aż to się skończy. A tymczasem my tu umieramy, cierpimy. Po to, by federalni mogli zacząć od nowa. Ale nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy. Nie jesteśmy tak głupi, jak im się wydawało. A kiedy wyłonią się, żeby odzyskać świat, kiedy świrusy już wymrą, będziemy na nich czekać. Oj, będziemy. Pożałują, że kiedykolwiek wyściubili nosy z ukrycia. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. O Jezu. Jakie to uczucie, co? Jebany snajper. Powinno dać radę. Jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano sierżanta Andersona. Dobra, Anderson. Załatwmy tę sprawę. On musi gdzieś tutaj być. Gdzie on do diabła jest? Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. O kurwa, wilki. Zaraz. Nie tędy. No. To się przyda.
przyjrzeć dokładniej. Dobra, gdzie? O mój Boże, czy mam loką Andersona? Jak ja mam teraz dostać za niego nagrodę? Złom. Jaskinia. Obóz przybłędów. Dranie napadają na wszystkie transporty zaopatrzeniowe w okolicy. Nieźle, w głowę. Cholera, mało nabojów. Mam cię. Muszę znaleźć inną drogę do jaskini. Tak, iniektor Niro. Ciekawe, czy jeszcze działa. Tak, niezły towar. Muszę się dostać do jaskini. Jakoś. Notatka terenowa 1463. Jesteśmy w obszarze 301, czyli w jaskini Detka Jotilava. Wyjątkowo trafna nazwa, bo przybyliśmy tu, aby zbadać szczątki Canis lupus mutans. Kąsacza, jak nazywają je miejscowi. Hej, chciałabym was o coś zapytać. Jakich nas? W sensie, no wiesz, kogoś z działu badawczego. Jak ten wirus, znaczy, skacze? W sensie, jak skacze między gatunkami? No, bo widzieliśmy zarażone koty, psy, ptaki, te wilki. Nie wiedziałam, że tak się da. Wiesz, czym jest wirusowa neuroinwazyjna choroba od zwierzęca, kapralu? Nie, ani by skąd. To jak wścieklizna. Wścieklizna, tak jak chuligan, też przenosi się przez kontakt z wydzielinami. Śliną, krwią, nasieniem. Ohydna sprawa. I choć infekuje przede wszystkim ssaki, to w warunkach laboratoryjnych udało się zarazić nim ptaki, gady, a nawet owady. Wiesz w ogóle, ile jest gatunków ssaków? Zgaduję, że dużo. Tak, dużo. Dokładnie 5488, choć nie wszyscy się z tym zgadzają. Wszystkie one, koty, króliki, psy, konie, skunksy, oposy, lisy, małpy, świstaki i wilki też, mogą się zarazić i przenieść nasz wirus. Jezu, co to znaczy? W sensie dla nas? Spójrz na mięśnie tego osobnika. Choćby ten powiększony guzek nadpanewkowy, guzowatość kości łokciowej, piszczeli. Zwykły wilk rozpędza się do 60 km na godzinę, a ten może dobić do setki. I to podgryzając sobie przy tym oponę od motocykla. Jeśli chodzi o nas, kapralu, to powinniśmy się cieszyć, że większość ssaków wyginie. Lepiej one niż my. Chodź, wynosimy się stąd. No, lepiej oni niż my. Come on.
rejestrator. Notatka terenowa 1463. Jesteśmy w obszarze 301, czyli w jaskini Detka Jotilava. Wyjątkowo trafna nazwa, bo przybyliśmy tu, aby zbadać szczątki Canis lupus mutans. Kąsacza, jak nazywają je miejscowi. Hej, chciałabym was o coś zapytać. Jakich nas? W sensie, no wiesz, kogoś z działu badawczego. Jak ten wirus, znaczy, skacze? W sensie, jak skacze między gatunkami. No, widzieliśmy zarażone koty, psy, ptaki, te wilki. Nie wiedziałam, że tak się... A czym jest wirusowa neuroinwazyjna choroba od zwierzęca, kapralu? Nie, ani by skąd. Muszę przeładować. To jak wścieklizna. Wścieklizna, tak jak chuligan, też przenosi się przez kontakt z wydzielinami. Śliną, krwią, nasieniem. Ech, ohydna sprawa. I choć infekuje przede wszystkim ssaki, to w warunkach laboratoryjnych udało się zarazić nim ptaki, gady, a nawet owady. Wiesz w ogóle, ile jest gatunków ssaków? Zgaduję, że dużo. Tak, dużo. Dokładnie 5488. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Wszystkie one, koty, króliki, psy, konie, skunksy, oposy, psy, małpy, świstaki, wilki też, mogą się zarazić i przenieść nasz wirus. Jezu! Co to znaczy? W sensie dla nas? Spójrz na mięśnie tego osobnika. Choćby ten powiększony guzek nadpanewkowy. Guzowatość kości łokciowej i piszcze. Zwykły wilk. Rozpędza się do 60 km na godzinę. A ten może dobić do setki. I to podgryzając sobie przy tym opony od motocykla. Jeśli chodzi o nas, kapralu, to powinniśmy się cieszyć, że większość ssaków wyginie. Lepiej one niż my. Chodź, wynosimy się stąd. No, lepiej oni niż my. No. Kolejne trofeum. Tędy się przecisnę. Okej. Wciąż masz opaskę bojówki?
Akcja. No to jazda. Dobra. Dobra, teraz tylko muszę wrócić i to oddać. Kapitanie, znalazłem go, Andersona. Miał pan rację, były przy nim insygnia bojówki. Nie żyje? Powiedzmy, że miał bliskie spotkanie z watahą wilków, zanim go znalazłem. Tak właśnie powinni kończyć mordercy i złodzieje. Tak jest. Dziękuję, kapralu. To wszystko. Kapralu, w czym mogę pomóc? Sierżant. Chyba nie widziałem cię tu wcześniej. Lucas Monroe. No tak, bo właśnie przyjechałem. Deacon St. John. Dobra, to rozejrzyj się trochę. Mam tu pełno części do motoru, o ile masz kredyty. Spoko, dzięki. A, czyli tylko oglądasz. No, dobra. Na razie, kapralu. Kapralu. Uważaj Jesteś się na motor, tu nowy? Dobra? Ewa Bergström, ale mówią mi Bergi.
Deacon St. John. Tak, dopiero co przyjechałem. No dobra, St. John. Rób, co do ciebie należy, a się dogadamy. Co ty na taki układ? Tak jest, przepani. Bardzo trwała rzecz. Kapralu St. John. Kapralu, jesteś nowy? Jasne. Nazywam się Rumi Ikeda. Deacon St. John. To ty zbierasz trofea w tej okolicy? Tak, zgadza się. Każdy, kto dba o bezpieczeństwo w okolicy, jest tu mile widziany. Dobrze, super. Dobra. Życzę powodzenia, kapralu. Sierżancie Ikeda? To co tam słychać? Czołem, pani sierżant. Otworzę bramę. Kapralu St. John. Way Taylor do St. John. Taylor dla żadraków. Dobra, dobra. Nie powiem, ale tak właśnie jest. Cholera, jak nie odpuścisz, to cię w końcu zapierdolą. Nie, gdzie jest to? Nie, no. Hej, jechałem za nimi autostradą. Zaraz, ciąciutko siódemką? Hej, był? No był, dzień, ładna pogoda i nie widziałem żadnego świrusa. Ale była tam ta grupa. Ludzi zatrzymali się przy chacie narciarskiej. Wiedziałeś w ogóle, że jest tu jakaś chata narciarska? Ja nie wiedziałem. Gościu. To naprawdę zajebiste miejsce. Jak stąd pryznę, to właśnie tam pojadę. O kurwa, muszę spadać. Zatrzymują się przy innym obozie. Taylor, bez odbioru. Taylor? Taylor? Ach, cholera. Długo gdzieś jak skończę jako trup. Deacon St. John do kapitana Corriego. St. John do Corriego. Odbiór. St. John, właśnie rozmawiałem z pułkownikiem. Przydzielił cię do oddziału badawczego. Oddziału badawczego? Kapitanie, no chyba można tak to nazwać. Pomagam porucznikowi Weaverowi, porucznik Whittaker. Dobrze. Przyda im się każda pomoc. Nie wiem, czy na coś się przydam, bo na razie jestem jakby chłopcem na posyłki. W zasadzie dlatego się kontaktuję. Porucznik Whittaker dała mi formularz, na którym napisano drożdże. Drożdże? Zaczekaj chwilkę. Mamy patrole, które szukają zapasów w całym regionie. Jak tylko trafią na coś wartościowego, to zapisują lokalizację. Tak, a już mam. Drożdże i inne produkty do pieczenia widziano w kuchni w punkcie informacyjnym przy Crater Lake. Wiesz, gdzie to jest? Wiem, poradzę sobie. Powodzenia, kapralu. Bez odbioru. Uciec. Banda gwałcicieli i morderców. Pierwszy załatwiony. Teraz pozostali. Kolejna mobilna jednostka medyczna. Muszę się dostać do środka. Zobaczyć, czy jest tam inny iniektor. Snajper! Naprzód!
zaczęliście! I wtedy się wami zajmę. Teraz już nie będziecie organizować żadnych napadów. Ciekawe, czy mnie wywołuje zjeść bunkier. Założę się, że tak. Patrol bandytów, cholera. Zawsze się przydają. Doktor.
O kurde! Na pewno się przyda. Kapralu, cześć. Czołem, sierżancie. Okej. Kapralu? Kap! Hej, D. Mam do ciebie pytanie. Co do diabła robi na tym zadupie chłopak ze wschodniego wybrzeża? No, dokładnie. Służyłem z gościem z Long Island. Trudno pomylić ten akcent. Co nie? Powiem tak. Zanim wszystko chuj strzelił, prowadziłem w sieci stronę Unit Guns, I Got Guns. .com. Jezu! O kurde, to stąd cię znam. Miałeś taki program w kablówce. Mój stary lubił go kiedyś oglądać. Twój staruszek miał dobry gust. Ale racja, podróżowałem po kraju, jeździłem na zadupie, na targi broni, bazary i takie tam. No to chyba na większe zadupie nie mogłeś trafić. Chyba coś w tym jest, nie? Co, nie masz nic lepszego do roboty? A ja mam. Tak tylko mówię. Nie? Nic? Kapralu? Tak samo jak wczoraj, a jeśli miałabym zgadywać, to tak samo jak jutro. Chyba nigdy nie pytałem, ale jak tu trafiłaś? Nie, nigdy nie pytałeś.
A ja nigdy nie mówiłam. Przepraszam. Dobra. Życzę zdrowia, kapralu. Pani sierżant? Ej, co ty tu robisz? Dziś to wszystko.